As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool, should have known better how to cheat a friend and waste the chance that. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że w tym roku mogłam być ambasadorką kampanii Kwiatu Kobiecości Piękna bo Zdrowa. Mam nadzieję, że tegoroczna kampania przyczyni się do zdrowia bardzo, bardzo wielu polskich kobiet. Zmysłowi, jak ważne jest to, żeby regularnie się badać, żeby pamiętać o corocznej cytologii, bo piękna kobieta to zdrowa kobieta. Time can never mend the careless whispers. Chcielibyśmy bardzo podziękować za możliwość wymyślenia tej kreacji, ale tak naprawdę osobą, która wymyśliła wszystko, jest ta oto skromniutka dziewczynka. Zaczęło się od tego, że ten projekt jest zgodny z polityką naszej firmy, gdyż zawsze mamy something good to add. Jeżeli chodzi o pomysł na kampanię, no to przyszedł spontanicznie. Mieliśmy przede wszystkim nie straszyć i postanowiliśmy, że skoro mamy nie straszyć, to weź się zbadaj będzie najprostszym i najbardziej trafnym komunikatem, takim dosadnym, który powie wszystkim kobietom, że to nic strasznego, że to nie boli, że to jest proste. I można to zrobić natychmiast, nie należy zwlekać, bo to ważne dla naszego życia. Mamy dla Państwa, dla firm, które bardzo ściśle współpracują z Fundacją Kwiat Kobiecości, pomagają i tak naprawdę wiele działań by się nie mogło odbyć, gdyby właśnie nie te firmy. I chcemy dzisiaj nagrodzić specjalnymi wyróżnieniami. Myślę, że jest to bardzo ważna inicjatywa. Na ten temat się wciąż za mało mówi, jest to temat wciąż wstydliwy dla kobiet. I dla nas jest ważne, żeby na ten temat mówić, żeby zwrócić na to uwagę, jak ważne są regularne badania cytologiczne. A jednocześnie jest to bardzo inspirująca w ogóle inicjatywa, gdyż promuje ona nie tylko zdrowie, ale i piękność, siłę, jedność kobiet. I de facto jest to prezent od kobiety dla kobiety. I pragnę też podziękować w swoim imieniu młodej kobiety, która będzie wiedziała, do kogo może się zwrócić, jak sama stanie przed taką diagnozą. Jako agencja badawcza w współpracy z fundacją od kilku lat przepytujemy Polki na temat ich profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy. Te wskazania naprawdę rosną. W zeszłym roku ponad 80% kobiet wykonało badanie cytologiczne, natomiast no my byśmy wspólnie, myślę, z Idą tutaj chciały, aby to było 100%, czego życzę fundacji i wszystkim partnerom. W imieniu zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Patronkowych bardzo dziękuję za to wyróżnienie i cieszę się, że po raz siódmy możemy wspierać tą szczytną ideę. Liczę, że te smutne statystyki, które cały czas dotyczą Polski, będą się zmieniały. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo. O tym, że jestem chora, dowiedziałam się w styczniu zeszłego roku. Moja lekarka, ta sama, która rok wcześniej prowadziła moją ciążę, po prostu powiedziała: będę z tobą szczera, moim zdaniem to rak. Musi pani zostać na 2 miesiące w szpitalu. Bez kontaktu z dziećmi, bez męża, bez domu, sama, całkiem sama. Pani grypy nie da się operować. Pani grypę można leczyć jedynie chemioterapią i naświetlaniem. To jest prawdziwa historia, opowiedziana nam wspaniałym głosem aktorki Małgorzaty Bogdańskiej. A z nami jest Kinga, to właśnie jej historia. Kingo, zapraszam. Kinga dzisiaj powiedziała jedną rzecz, że swoją chorobę nazwała grypą, bo na grypę szybko się zapada i z grypy można się szybko wyleczyć. Ja swoją grypę wyleczyłam. Dlatego powstała Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości. Jeszcze raz z całego serca dziękuję. Ja z dumą przekazuję mojemu zespołowi.
imieniu zespołu Born to Create, pracowni Jagi Chupało, chcieliśmy przede wszystkim powiedzieć, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy nie tylko na co dzień dbać o piękno, estetykę, wizerunek kobiet, ale też dzięki organizacji Kwiat Kobiecości możemy przyczynić się do dbania o ich zdrowie. Jesteśmy bardzo wzruszeni, wdzięczni i czekamy na to, co będzie za rok. Cieszę się, że wspólnie każdego roku przypominamy o tym, byśmy traktowały siebie, swoje zdrowie priorytetowo. Zamilcz, zamilcz, już nie chcę słyszeć. W imieniu Warszawskiej Szkoły Reklamy i Agencji Slow Art chciałem powiedzieć, że wydaje nam się, że na liście rzeczy ważnych w życiu chyba najistotniejsze jest pomaganie i dzielenie się tym, co mamy. W tym roku, zresztą tak jak w zeszłym roku, postawiłyśmy cytobus pod Pałacem Kultury i w tym roku zrobiłyśmy ponad 600 cytologii w przeciągu 2 dni. Zdecydowaliśmy się na wsparcie inicjatywy Kwiat Kobiecości z uwagi na narastający problem polegający na tym, iż kobiety w pewnym wieku po odbytych porodach drogami natury nie znajdują właściwego miejsca, gdzie mogłyby ze swoimi problemami się zgłosić. Integralną częścią większości wizyt w gabinecie lekarskim w naszej klinice jest oprócz leczenia również informacja słowna, profilaktyka, mająca za zadanie przede wszystkim uczulenie pacjentek o konieczności wykonywania badań przesiewowych, screeningowych, które pozwolą może nie tyle uniknąć zachorowania na chorobę nowotworową. Choroby nowotworowe złośliwe, diagnozowane we wczesnym etapie są uleczalne. Myślę, że kampania bardzo mocno wpływa na świadomość kobiet. My w ramach naszej działalności również staramy się mocno mobilizować panie do tego, żeby się badały, żeby pojawiały się w gabinetach ginekologicznych i nawet wspominały o tym, żeby wykonać dla siebie taką cytologię. Ponieważ jest to badanie proste, krótkie, łatwe, bezbolesne. Jak już jesteśmy u ginekologa, to i niekrępujące. W każdym razie ta świadomość jest coraz większa. Widzimy to po klientkach gabinetów, które z nami współpracują. Staramy się też w tych gabinetach pokazywać fundacje, wspominać o fundacji, przekazywać materiały fundacyjne naszym klientkom. No i w ten sposób mamy swój udział w działalności fundacji. Gdybyś tylko chciał. Cieszymy się, że wspólnie właśnie z tą fundacją możemy zwrócić uwagę na ważność badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka szyjki macicy. My z firmą bardziej działamy na świadomość ginekologów, że mają właściwie pobierać te wymazy, ale jest to bardzo pomocne, że właśnie fundacja, tak jak Kwiat Kobiecości, zwróci uwagę na takie proste badanie, które może ratować życie. Z roku na rok liczba osób wspierających wzrasta i to jest bardzo poruszające, bo tym samym jest możliwość, żeby się dotarli do większej ilości osób właśnie z tą profilaktyką, a no to jest bardzo potrzebne. My faceci możemy tylko wspierać kobiety, zachęcać do tego, żeby się badały, bo was po prostu uwielbiamy, no i bądźcie zdrowe. Skończyło się na kolana i choćby jeszcze raz pomachajcie. Dziękujemy.